Nie tylko jadło, picie i towarzyskie dysputy należały do ulubionych rozrywek naszych przodków. W dawnej Polsce, podobnie jak i w całej Europie, namiętnie grywano w karty. Partyjki rozgrywała szlachta, służba i prosty lud. W XIX-wiecznym Gostyniu miejscowe VIP-y, choćby Gustaw Potworowski i Dezydery Chłopowski, chodzili na karty do kasyna. A w co grali? Może w Wista? Ale równie dobrze mógł być to ćwik albo chapanka. Nieważne jednak, w co grali. Ważne, o co grali. A stawka była niezwykle wysoka, bo wolną Polskę grali. Gustaw Potworowski, Dezydery Chłopowski, Karol Marcinkowski, Edmund Bojanowski, łączyło ich kasyno gostyńskie. To tutaj, pod przykrywką gry w karty, spotykali się, żeby działać na rzecz wolnej Wielkopolski i Polski. Przy karcianych stolikach rodziły się idee pracy organicznej. Kasyno gostyńskie założono jako klub towarzyski w 1835 roku przez wielkopolskich ziemian było pierwszą organizacją organicznikowską powołaną w celu rozwijania gospodarki i oświaty. Podobny klub zakładano później w innych miastach Wielkopolski, a z czasem ruch organicznikowski rozszerzył się też na Śląsk i Pomorze. Organicznikami byli przemysłowcy, kupcy, bankierzy i właściciele majątków ziemskich, gospodarujący w warunkach kapitalistycznych, którzy uważali, że trzeba pomnażać majątek osobisty i dbać o najuboższe warstwy społeczne. Praca organiczna stała się w Wielkopolsce podstawą walki z pruskim zaborcą, zakończoną zwycięskim powstaniem wielkopolskim. To organicznikom zawdzięczamy niespotykaną przez lata w żadnym innym miejscu w kraju przedsiębiorczość i wyjątkową zdolność do samoorganizowania się, czego wyrazem są choćby niezwykłe inicjatywy społeczne podejmowane przez współczesnych społeczników. Na początku będzie łatwo. Jak nazywa się to miejsce, gdzie się znajdujecie? Zapiszcie pełną nazwę i zapamiętajcie, będzie jeszcze o nim mowa.